Hej, witam was bardzo serdecznie w Lidze Odkrywców, kolejnym pojedynku w ramach heroicznego trybu. Faeryx tym razem będzie moim przeciwnikiem, oczywiście po kolei drugi w tym skrzydle w świątyni Oryzysa. Ja złożyłem sobie na niego druida, talię taką, powiedziałbym, elastyczną. Tutaj nie jest tak, że bez jakiegoś tam wydarzenia na stole wygrać się nie uda, właśnie nie. Po prostu gramy, reagujemy na to, co się dzieje. I na różne sposoby wygrać możemy. Generalnie w talii jest sporo leczenia, nawet drzewo życia tutaj mam, także jest wesoło. Kilka prowokacji, sporo removalu, sporo też kart, które dobierają kolejne karty. Także jest wesoło. No nawet taki glut się znalazł, żeby móc przeciwnikowi broń skosić, a on trochę tego ma. Na początku myślałem, że jest tą różdżką pewien bóg, mianowicie jak się ją wyciszy i zabije, to ona się już nie pojawia. Nie wiem, czy myślałem, że to bóg, ale to na pewno nie jest bóg, skoro ja grając teraz po takim czasie od premiery tego nie ma. No w każdym razie tak to właśnie wygląda. No i rzecz jasna, naszym celem nadrzędnym jest szybko ją wyciszyć, zabić i mieć ją z głowy. Dlatego właśnie w talii jest taki opiekun Gaju, są dwie sówki, ich też jest zresztą dwóch. Talia oczywiście będzie na planszy pod koniec odcinka. Pojawi się też na mojej stronce. W każdym razie, no teraz ja najchętniej bym... Co ja bym? Wyciszył, gdybym miał sówkę, ale nie mam. No to małą egzorcystkę sobie duszę, bo duszę rzucę. W następnej turze ja chcę wyciszyć opiekunem Gaju, więc nawet nie zaatakuję. Zobaczymy, co zrobi mój sympatyczny przeciwnik, który jest śmieszny generalnie. Taki mosiek. Dobra, to też jest upierdliwe. O, ja tutaj mam choćby takie wyrocznie, bo generalnie tą talią gram zwykle do skończenia się kart przeciwnikowi. Palę mu te karty, później on dostaje niezłe obrażenia, jak dobieram dla niego kolejne karty, których już nie ma, także dzieje się, jest wesoło. Teraz, tak, dobra, wyciszę to. Wycisz stronnika. Zabiję. No i różdżka, o właśnie, zginęła, przypadła. Jak mała egzorcystka skrzyczała. O kurde, dwie te karciochy, one są mocne, to trzeba przyznać. Neutralizacja. Jakoś tak sensownie, żeby to zrobić. Nie chciałbym mu jeszcze kart dobierać, bo on ma 5, także mu te karty się przydadzą. Ja bym trochę... No za chwilę chciał coś tam pomłodzić. Co ja bym teraz mógł rzucić? Mógłbym rzucić śluzożera i zabić. I tak by było chyba najsensowniej. Wyrwę, ale mam tutaj leczenie. Także spokojnie. Mógłbym też od razu neutralizacją, ale dobierze te karty. Ale będzie mnie bił i przeszkadzał. To też mi... Ale wyrwę teraz za 10, ale to nie szkodzi. Dobra. Niech sobie dobiera te karty. Teraz ma 7. Może kolejnych dwóch mu nie dobiorę, tylko właśnie zabiję. No teraz na pewno ten pojedynek nie ułożył się po mojej myśli, ale to jest też między innymi to, o czym mówiłem. Powinienem dać sobie radę. O, mógłby drugi glut przyjść. Nie miałbym nic przeciwko. Panie glucie, przyłaź. No jak nie, to śluza będziemy rzucać, a raczej śluzożera. Są też wulkaniczni drzewioni. No. Fajne combo. Combo-wombo. Ze spadającymi gwiazdami i z tymi zatrutymi nasionami. Tak to chyba się nazywa. Teraz masz ile? 7. No to znów nie chciałbym ci dobierać. No dobra, więc rzucam śluzożera. I jest okej. Słońcowierca. Teraz by się przydała neutralizacja albo na kompost. Nie miałbym nic przeciwko, ale nie pojawi się. Czy pojawi się? Uwaga. Nie. Aj. Kurde, glut. Wcześniej miałeś przyjść. Miałeś przyjść trochę wcześniej. Kart przeciwnik ma 7, to więc też nie chciałbym mu kolejnej dobierać. Ale muszę, bo chcę, żeby mi przyszła neutralizacja na przykład. Nie ma. Ale jest na kompost. No to ujdzie. Teraz ma 9. Losowego stronnika do ręki.
Mógłbym zaryzykować, ale... Znaczy, kolejne dwie karty. On ja zdążę. Mi się nie śpieszy tak naprawdę. Muszę pamiętać oczywiście o fali płomieni. On ma je dwie i jak będzie miał, to rzuci. Tu nie ma innej opcji. O, jest fala płomieni, ale pierwsza karta mu się pali, fajnie. Nic nie zrobił. Drzewo życia. 9 kart. Moglibyśmy kolejne mu spalić, znaczy jedną w zasadzie. Znowu drzewion. I sówka, teraz sówka. Teraz sówka. Teraz sówka to mnie nie bawi. O, i święty ogień. Generalnie drzewo ja często rzucam właśnie. Jak on ma 30 zdrowia i pełno tych tarcz. I wtedy jest ok. Lepiej niż teraz. Niemniej teraz też rzucę, dlatego że to jest mimo wszystko. Chociaż nie, teraz bym też chciał to zabić. Więc niewykluczone, że w tym momencie drzewo życia jest już martwą kartą. Ale powiem wam, że i tak wielokrotnie mi się ono fajnie sprawdziło. Fajnie sprawdziło, fajna kaciocha. Dobra, gluta wezmę, żeby mu zniszczyć ten arkanitowy rozpruwacz. Dobra, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował, bo ten głupi przeciwnik ma niezłe karty i potrafi pierdyknąć. Jest druga fala płomieni. Idealnie. W zasadzie dla mnie to już teraz jest pojedynek wygrany. Te dwie fale są bardzo niebezpieczne. Trzeba uważać. Trzeba tak kombinować, żeby w odpowiednim momencie je zabić. Chociaż on ma jeszcze dużo mocnych stronników. To jeszcze nie tak hop-siup. Niemniej... Nie no, teraz to ja nie widzę potrzeby, żeby rzucać. Chociaż to ostatnia szansa, żeby to drzewo rzucić. Ale nie. Rzucę sobie drzewiona, bo on teraz będzie za 8, jak zabije tego piromantę. Także rewelacja, potrafi wejść za 1 właśnie, jak się zrobi kombo. Czterech stronników musi być na stole. O, jest kula ognia. Czterech stronników musi być na stole. Rzucamy te zatrudnione nasiona, zamieniamy je to wszystko w drzewce 2-2, później zabijamy spadającymi gwiazdami. Wchodzi taki drzewion za 1, rewelacja. No nie wiem, tak szczerze powiedziawszy. No fali płomieni już nie ma. Kule ognia jeszcze ma. I ma te kapłana karciochy, które też są upierdliwe. Ja jeszcze jedno leczenie mam. Mediboty też tutaj mam. Chcę wyciszyć, żeby go pierdyknąć i w takiej sytuacji no już na pewno chyba tak. Drzewa życia nie rzucę, tak mi się wydaje, że już nie rzucę. Szkoda, oj, nie kliknąłem. To drzewo bardzo fajnie się sprawdza w tej talii. No tutaj niestety mój zginął, majaczący byt. Ile on ma kart? 3. No dobra, może i rzucę to drzewo dla jaj. O, ja 12. Ja 12. No są zatrute nasiona. Ale potrzebuję 4 takich stronników. Żeby wszedł za 1. Czyli... No tak pewnie się czuję grając tą talią. Że rzucimy teraz to drzewo życia dla jajec. A, efekt bardzo ładny. Po 30 mamy wszystko od nowa, tylko że przeciwnik ma dwie karty. Dobra, zaraz będzie wesoło. No tylko dorzuć jeszcze jedno. Dobrze, jest, jeszcze coś, stary, dawaj. O jak pięknie. Aj ty głupku. A, trochę mnie zbił. Mimo wszystko muszę uważać, no tak bez przesady. No teraz, kurde, przychodzą jedne raz za razem. O! Takie efekty.
Wszystko ładnie, pozabijaliśmy za zero tym razem. Szkoda, że tego drugiego rzuciłem, no ale wtedy musiałem. O, karty mu się już skończyły, ale on jeszcze pewnie ma te święte ognie. Tak, święte ognie. No właśnie. Przeszkadza tymi świętymi ogniami żongler płomieni. Jeszcze jest trochę niebezpiecznie, no ale będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Egzorcystka. No rzucę, no bo co zrobić? Ja sobie dołożę mały pancerzyk. Mogę zdzielić, czy chcesz zdzielić? No ja jeszcze mam tych leczeń, mediboty tam są, spokojnie. No na razie za jeden, ale zabiją go te... te obrażenia. Inaczej nie będzie. Wow! No dobra, teraz to mnie trochę zaskoczył. Potem przyzywa stronnika. No ja nie chcę, żeby tak się stało. Tylko tak, czy ja chcę zatrute nasiona rzucać? Mógłbym neutralizacją po prostu zabić to. Bo to za 6 będzie mnie biło. No, trochę mi skubaniec przeszkadza. Zrobiło się niebezpiecznie, bo się wydurniam. Dobra, zrobimy tak, że wyciszymy. I zamienię sobie wszystko w 2-2. On ma dwie karty. Zatrzymam jeszcze tą neutralizację. Medibot mi za chwileczkę przyjdzie. Chociaż boję się troszeczkę. Święty ogień, poszedł jeden. On ma jeszcze jeden. 8 kart. No dawajcie mediboty, kurde, niech mi śluzożery tam też są, niech przyjdą, bo się robi... A jest, druidka płomieni. Tak, on w tej postaci to rzuca. Druga, wow. Gwiazdy jeszcze jedne. Uwaga, przyjdą. Nie, przyszedł święty ogień. No dobra, to zrobimy... Bo zaraz. Nie no, tak, bo ja chcę kartę dobrać. O, jest medibot, dobrze. Oj, za mało many, no też jestem gigant. No dobra, myślę, że neutralizację zabiję. On już kart nie ma, także wiadomo, że ja już wygrałem. O, już wyrywa za tyle. To też zabijemy. Medibot za chwilę będzie mnie leczył i to będzie koniec pojedynku. Za 5 już, dobrze. Gdybym się nie bawił, to wygrałbym łatwiej, ale... Chciałem, żeby się działo. Oj, dwie piąteczki, jak ładnie widzicie. Jedna, druga. I gicior. I za 6. No prawie, Reno, dobrze mówisz. Stary. I co mi przyjdzie? Gniew. Przyszedł mi gniew. No z gniewem to ja już nic nie zrobię, więc po prostu przeciwnika wykończę medibotem. Gicior. Fajny jest ten druid, dobrze się nim gra. Namordowałem się, szczerze mówiąc, żeby talię przygotować. Próbowałem też paladynem, próbowałem... czy to normalne, że ziemia tak drży? Normalne, Reno. Próbowałem też wszystkim po trochu w zasadzie. Zacząłem od tego łowcy, którym grałem z poprzednim przeciwnikiem, z Inaarem. I tak zmieniałem, kombinowałem. Na druidzie zostałem. Wiem, że... Najczęściej wybieraną klasą przeciw temu przeciwnikowi jest kapłan, dlatego ja kapłanem grać nie chciałem i kombinowałem czym innym i druid jak najbardziej się sprawdza rewelacyjnie w zasadzie. No, skuteczność jest tak wysoka tej talii, że widzieliście sami, że ja tutaj się wydorniałem mając za przeciwnika, no jednak heroicznego Faerixa, który łatwy nie jest. Na początku myślałem, że będę miał z nim ogromny problem, ale kwestia doboru odpowiednich kart i było łatwiutko. Także widzimy się w następnym odcinku. Teraz już zapewne leci mój pierwszy wygrany pojedynek tą talią. Chyba już była nawet kompletnie w tej postaci, w jakiej jest obecnie. Także zapraszam na kolejny odcinek, czy to z Hearthstone'a, czy to z innej giery. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razicho.
bronię tej świątyni. Robi się tu gorąco! Mamuśkę, gdyby tylko Kalison mnie teraz widział. Czy to normalne, że ziemia tak drży?